Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Koniec maja, piękna pogoda, 30 stopni prawie Celsjusza, ale mogłoby w sumie coś trochę popadać, bo sucho jest strasznie. Ja muszę troszeczkę iść przyspieszonym krokiem, bo jestem w lesie, a mnóstwo owadów niestety chciałoby mnie ugryźć. W ostatnim czasie przez Polskę przetacza się fala zwolnień. Zamykają fabryki, właściwie fabryka za fabryką. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak się dzieje i jak jest naprawdę? W tym odcinku właśnie bliżej się temu wszystkiemu przyjrzymy. No i teraz, co serwują nam media? Wszystkie oczywiście artykuły, wszystkie informacje z artykułów, którymi się posiłkowałem robiąc ten odcinek, znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Tych artykułów będzie całkiem sporo, macie tam linki, każdy kto jest zainteresowany może sobie tam wejść w poszczególny artykuł i zobaczyć, na czym się opierałem. I teraz tak, w jednym z tych artykułów właśnie napotykamy się na taką informację. Tylko do końca marca 159 firm zadeklarowało zwolnienia grupowe 17 tysięcy pracowników. I teraz przykłady. Teraz pewnie będziecie mogli sobie zobaczyć przykłady. Ja tutaj wstawiam taką mapkę Polski z firmami po prostu, które te zwolnienia grupowe planują. Ja tylko tu wymienię kilka. Słupsk, Scania 700 osób, Forte, to jest fabryka mebli, Ostrów Mazowiecka 237 osób, Goleniów IKEA 130 osób, Płock, Levi Strauss 800 osób, Wrocław Volvo 400 osób, Kłodzko ABB 600 osób, Bielsko-Biała Stellantis 468 osób, Poczta Polska w całej Polsce 4457 osób do zwolnienia, a są to tylko, przypominam, przykłady. Tych firm zwalniających jest znacznie, znacznie więcej. Tymczasem jeśli spojrzymy na dane o bezrobociu, te dane pochodzą obecnie z kwietnia, bezrobocie w Polsce spadło w kwietniu o 0,2 punkty procentowe do 5,1 punkta procentowego. Więc o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Firmy masowo zwalniają ludzi. Ja te firmy, które przed chwilą wymieniłem, to są firmy, które nie tylko zwalniają ludzi, ale także zamykają swoje fabryki, swoje zakłady produkcyjne w Polsce. Więc firmy masowo zwalniają pracowników, a bezrobocie w Polsce spada. Oczywiście ma na to wpływ kilka czynników i zaraz sobie przyjrzymy temu bliżej. Między innymi czynniki sezonowe. Robi się cieplej, jest więcej pracy w budownictwie i tak dalej, więc więcej osób, które w zimie nie miały tej pracy ze względów na warunki atmosferyczne, teraz do tej swojej pracy wracają, ale to jest tylko taki jeden z czynników. Tymczasem jeśli przyjrzeć się temu wszystkiemu bliżej, okazuje się, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Dlaczego? No bo w poprzednich latach te zwolnienia wcale nie były mniejsze. I teraz bardzo fajny artykuł na portalu, z tego co pamiętam, forsal.pl. Też oczywiście link w opisie możecie znaleźć. I pan ekonomista Marcin Klucznik mówi, cytuję: w ostatnich tygodniach bombardowani jesteśmy informacjami o masowych zwolnieniach. Jak jednak pokazują dane z rynku pracy, wielka fala zwolnień jest zjawiskiem medialnym. A w danych makroekonomicznych nie widać żadnego załamania. I dalej mówi pan Marcin tak. Okazuje się, że w końcu marca plany zwolnień ogłosiło 159 firm, o czym pisałem, o czym mówiłem wcześniej.
że 17 tysięcy pracowników te firmy zgłosiły do zwolnień grupowych i okazuje się, że to szósty najmniejszy wynik w ciągu ostatnich 21 lat. Czyli tak naprawdę nie jest wcale tak źle. Dlaczego w ogóle, jeszcze tak w międzyczasie powiem, dlaczego ja w ogóle zdecydowałem się nagrać ten odcinek? Bo część z Polaków, którzy widocznie nie mają zielonego pojęcia, co się w Polsce dzieje, którzy cieszą się, jeżeli w Polsce są jakieś niepowodzenia. Wcześniej mieli inne tematy, jak wybuchła wojna, to cieszyli się, że zaraz w Polsce będzie wojna. Jak inflacja szybowała do góry, to cieszyli się, że wszystko drożeje, więc oni znajdują sobie temat, który jest teraz na czasie, żeby w komentarzach mi dogryźć, że w tej Polsce wszystko jest do dupy i wszystko się wali. Ja o tych ludziach mówiłem w filmie Cała prawda o Polakach w Wielkiej Brytanii, który możecie sobie tutaj obejrzeć pod tym linkiem. I teraz pokażę Wam jakieś przykładowe komentarze o tym, że oczywiście w Polsce to w ogóle jest beznadziejnie, bo teraz masowo zwalniają ludzi, zobacz ile fabryk zamykają i tak dalej. I dlatego ja zdecydowałem się nagrać ten właśnie film. Wracając do tematu, pan Marcin, muszę się odganiać niestety tutaj od komarów, pan Marcin dalej przytacza takie dane. Gdy pod uwagę weźmiemy liczbę zatrudnionych, to okaże się, że obecne zwolnienia nie wskazują na żadne wzmożenie. W tym roku jest to 0,17% wszystkich ludzi pracujących w Polsce, czyli na poziomie minimum z lat 2016-2019. To mniej niż w latach 2020-2022, gdy było to od 0,18 do 0,29% wszystkich osób pracujących. Więc okazuje się, że tak jak już powiedziałem, nie jest tak źle i tak naprawdę wszystko jest w normie. To zwyczajnie medialna papka. Media sobie znalazły taki temat i owszem, zakłady, są takie zakłady, które zwalniają ludzi. Czasami całkiem sporo tych ludzi, ale to jest normalne i zawsze tak było, że część zakładów zwalniała, a inna część zatrudniała, pojawiały się nowe. Gdy jedne zakłady się zamykają, no to na ich miejsce przychodzą inne. I teraz właśnie bardziej fachowo ten proces wyjaśnia tenże ekonomista. Cytuję z tego artykułu właśnie zdanie. Zdaniem ekonomisty to, że jedne firmy zwalniają, a inne zatrudniają, to naturalny proces. W latach 90. i 2000. nasza gospodarka rozwijała się niezwykle prężnie. W tym czasie powstawały w Polsce liczne miejsca pracy. Były one jednak słabo płatne, ponieważ w tamtym czasie naszą przewagą były niskie koszta pracy. Dziś te fabryki przenoszą się do państw Afryki, Indii czy na Bałkany. No i tutaj między innymi to, o czym mówi pan Marcin i te firmy, o których ja wcześniej mówiłem, czyli na przykład Levi Strauss, Scania czy Volvo, to były firmy montownie, jak w przypadku Scania czy Volvo, czy szwalnie, jak w przypadku tej fabryki w Płocku, Levi Strauss, właściwie szwalni. Więc miejsca pracy bardzo nisko płatne. I teraz Polska staje się z roku na rok coraz bardziej zamożna, czy się to komuś podoba, czy nie. I takie firmy zwyczajnie szukają miejsc na świecie, gdzie te koszta pracy są niższe. I tutaj cytuję dalej. Na ich miejsce przychodzą jednak nowe, lepiej płatne miejsca pracy w przemyśle high oraz medium tech oraz usługach biznesowych. Są to sektory o znacznie większej produktywności, a co za tym idzie, także wyższych wynagrodzeniach.
Czyli, tak jak już powiedziałem, zamykają montownie, szwalnie, a otwierają na przykład centra badawczo-rozwojowe. Mnóstwo takich centrów badawczo-rozwojowych otworzyło się w ostatnim czasie w Polsce, a to dlatego, że na przykład jeżeli firma otwiera takie centrum badawczo-rozwojowe, no to uzyskuje szereg zwolnień z podatków, zachęt i tak dalej, i tak dalej. Są to miejsca pracy bardzo dobrze płatne. I to jest właśnie, słuchajcie, rozwój. Bo te zakłady, które w Polsce bazowały na niskich kosztach płacy, przenoszą się teraz do innych krajów, tak jak tutaj była mowa, Indie, Afryka czy Bałkany, a otwierają się firmy, które korzystają z wysokich technologii, które potrzebują osób wykwalifikowanych, co za tym idzie, tworzą nowe, dobrze płatne miejsca pracy, czyli jednym słowem, kraj się rozwija i idzie do przodu. Oczywiście nie tylko centra badawczo-rozwojowe, ale też szeroko rozumiane usługi dla biznesu. Wiele firm z sektora IT otworzyło nowe firmy, nowe miejsca pracy stworzyło, nowe oddziały w Polsce, więc są to właśnie miejsca pracy dobrze płatne, lepiej płatne niż te, które firmy, zakłady pracy się w Polsce zamykają. Nie tylko w Polsce mamy do czynienia z tym zjawiskiem, jest to proces naturalny. Tak samo na przykład dzieje się w Niemczech. I teraz możecie sobie właśnie na dole kliknąć w kolejny link, który jest w opisie, bo tam jest właśnie taki artykuł na temat tego, że niemieckie firmy szukające oszczędności przenoszą produkcję do Polski. Jak na przykład Miele, to jest taki producent AGD, jakby ktoś nie wiedział, czy firma wysyłkowa Otto, której centrum logistyczne powstaje w Iłowej, a pracę znajdzie tam aż 1900 osób. Czyli ten sam proces ma miejsce również w Niemczech. Firmy, które szukają tańszych kosztów pracy, przenoszą się z kraju bardziej rozwiniętego, jakim są Niemcy, do Polski. A pewnie za jakiś czas, gdy my znowu osiągniemy jakiś wyższy jeszcze poziom rozwoju, to te firmy z Polski uciekną do jeszcze biedniejszych krajów. I idziemy dalej. Okazuje się, że mnóstwo nowych zakładów pracy w Polsce się też otwiera. Czyli te zakłady nie tylko się zamykają, ale też mnóstwo tych zakładów się otwiera. Powiedziałbym, że nawet zdecydowanie więcej tych nowych zakładów produkcyjnych, fabryk, nowych miejsc pracy jest więcej otwieranych, powstaje więcej nowych niż jest zamykanych i likwidowanych. I tutaj tylko przykłady z pierwszych miesięcy 2024 roku. To są tylko przykłady oczywiście, bo tych fabryk otworzyło się dużo, dużo więcej. I teraz Wam właśnie podam kilka przykładów. O, ktoś sobie ładem jedzie. Na przykład Jelcz, fabryka Jelcza w Starachowicach się rozbudowuje. Intel 2000 osób zamierza zatrudnić pod Wrocławiem. O tej inwestycji z chipami było na pewno bardzo głośno, bo to jest największa zagraniczna inwestycja w Polsce. Z tego co pamiętam, bo teraz z pamięci mówię, bodajże 4,6 miliarda euro albo dolarów ta firma zamierza zainwestować w fabrykę, jedną z fabryk, która będzie odpowiedzialna za współprodukcję chipów. I teraz ostatnio właśnie było o tej inwestycji głośno, bo dużo osób gdzieś tam się obawiało, że ona jednak nie powstanie, że jest zagrożona, że nowy rząd nie chce kontynuować tej inwestycji. Dzisiaj właśnie, jak przygotowywałem się do tego materiału, to trafiłem na wywiad z dnia dzisiejszego
wywiad z dyrektorem, który zarządza tą całą inwestycją w Polsce. I on powiedział, że ta inwestycja, wszystko jest na dobrej drodze, wszystko idzie zgodnie z planem, więc na dzień dzisiejszy ta inwestycja jak najbardziej powstanie. Dlaczego mówię na dzień dzisiejszy? No bo w międzyczasie oczywiście może się stać tysiąc różnych rzeczy. Dopóki firma jakaś się nie otworzy, no to nie można powiedzieć, że ona powstanie na 100%, ale na dzień dzisiejszy ona nie jest zagrożona i wszystko idzie zgodnie z planem. To tylko tak nawiasem mówiąc. Avon, tutaj na przykład jest przykład Centrum Badawczo-Rozwojowego w Garwolinie, 200 osób zamierzają zatrudnić, Poltech Zabrze, Aiwa Pompy Ciepła i tutaj jest ciekawa sytuacja, bo ta fabryka powstanie na terenie byłej fabryki Volvo, więc jedna fabryka się zamyka, druga się w tym miejscu otwiera i nie jest to, że tak powiem, jednorazowa sytuacja, bo to ma miejsce właśnie często, że jeżeli nawet jedna fabryka się zamknie, to zaraz na jej miejsce wchodzi kolejna. Kilkaset osób ta fabryka pomp ciepła zamierza zatrudnić. I tutaj ciężko, nie wiem co tutaj napisałem tak dokładnie, Sanhna chyba Automotive. To jest jakaś koreańska firma, z tego co pamiętam. Komponenty systemu zarządzania ciepłem do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. W Tychach 350 osób zamierza zatrudnić. Fabryka Mercedesa, która będzie produkować na Dolnym Śląsku pojazdy dostawcze, 1500 osób zamierza zatrudnić. I to już będzie trzecia fabryka tej firmy. Obok dwóch już istniejących, które z tego co pamiętam produkują baterie i silniki, jeśli dobrze pamiętam, do Mercedesów. Więc kolejna fabryka Mercedesa, 1500 osób będzie zatrudnionych. Tutaj pojazdy dostawcze będzie produkować. Brzeg, Posco. Rdzenie do silników napędowych, nowa fabryka, Włodzisław Śląski, Eko Okna, tutaj Polska akurat, polski przykład fabryki, 3000 osób do zatrudnienia, Fortek Oknurów, 200 osób, no i może coś też tutaj bardziej z lokalnego rynku, tutaj ode mnie z Lubelszczyzny, niedaleko tego miejsca, gdzie obecnie spaceruję, w Świdniku, powstanie fabryka Trilux, która zajmuje się produkcją oświetlenia. 250 osób będzie zatrudnionych. Dodam tylko, że niedawno, na przykład w tamtym roku, otworzyli tutaj fabrykę autobusów wodorowych, też w Świdniku właśnie. Mój kolega tam pracuje, jest lakiernikiem. Całkiem nieźle zarabia. To tak tylko na marginesie. Więc sami widzicie, zastrzegam, że to są tylko fabryki, których budowa się zaczęła lub które już zostały otworzone w 2004 roku. I to jest tylko kilka przykładów, a tych fabryk w skali Polski i innych, nie tylko fabryk, ale też innych inwestycji, gdzie generują nowe miejsca pracy, jest dużo, dużo więcej. Podsumowując ten odcinek, jak zwykle, media znalazły sobie jakiś temat, gdzie oczywiście media muszą mieć o czym mówić, więc co po raz karmią nas medialną papką. Okazuje się, że wcale nie jest tak źle. Trend nie odbiega w ogóle z lat ubiegłych. To jest całkiem normalne, że są zwolnienia, pewne fabryki się zamykają. Na ich miejsce przychodzą nowe. Bezrobocie pozostaje na stabilnym poziomie, jest jedno z najniższych w Unii Europejskiej. No i cóż, generalnie nie jest tak źle, jak to przedstawiają media. Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych krajów do inwestowania, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
W największych rankingach prestiżowych magazynów jesteśmy w pierwszej dziesiątce, a w Europie nierzadko w pierwszej trójce, więc Polska pozostaje cały czas bardzo, bardzo dobrym krajem do inwestowania i myślę, że ten trend jeszcze jakiś czas będzie się utrzymywać, więc nie ma co się martwić, nie jest tak źle. Powiedziałbym nawet, że jest dobrze, jeżeli chodzi o te miejsca pracy. Fakt faktem, fabryki się zamykają, zwalniają ludzi. Na ich miejsce przychodzą nowi gracze, zatrudniają nowe osoby. Często są to fabryki lub miejsca pracy, jakieś centrum biznesowe i tak dalej, które są lepiej płatne niż te, które się zamknęły. Więc to na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku pewnie pokażę Wam kuchnię, meble kuchenne, które zostały zamontowane w moim domu. Powiem, jaki był koszt, więc powracamy na budowę. Trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Zdrówka dużo.